Niewątpliwie główną cechą charakterystyczną tych wyborów lokalnych na Ukrainie 2020 jest to, że miały one najwięcej nowych cech charakterystycznych w całym okresie niepodległości Ukrainy w porównaniu z innymi wyborami lokalnymi. Pierwsza cecha charakterystyczna i oczywiście najważniejszy moment to to, że te wybory samorządowe faktycznie zakończyły długotrwały proces decentralizacji, a za tym idą zmiany struktury administracyjno-terytorialnej Ukrainy. Jeśli chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, kto mógł spróbować zostać deputowanym rad lokalnych na tych wyborach, to faktycznie w większości przypadków tylko ta osoba, która znajdowała się na liście partyjnej. To znaczy, że nowością w wyborach 2020 było to, że prawie wszędzie kandydatów do rad lokalnych mogli zgłaszać tylko partie polityczne, jeśli we wspólnocie zamieszkiwało ponad 10 tysięcy osób, w porównaniu z wyborami 5 lat temu, to było 90 tysięcy osób. Zarówno partie ogólnopaństwowe, jak i partie miejscowe kandydowali na wybory lokalne w tym roku w Ukrainie. Obserwujemy na tych wyborach wzrost i rozwój lokalnej aktywności politycznej. I to świetnie, bo moim zdaniem jest to oczywiście lepsza opcja, kiedy chodzi o lokalną siłę polityczną, ponieważ struktura partyjna zaczyna się budować oddolnie. Odwrotnie odbywa się, gdy jest to franczyza partii ogólnoukraińskiej, a kandydaci idą pod flagami i pod hasłami populistycznymi tej partii tylko i wyłącznie po to, aby uzyskać miejsca w radach lokalnych. Jeśli chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, a co było z równością płci na tych wyborach miejscowych, to progresywną innowacją w wyborach w tym roku jest to, że mamy kwotę płci, zgodnie z którą dwaj kandydaci z pierwszej piątki na liście partii na jakimkolwiek szczeblu do rad lokalnych muszą być innej płci niż pozostali. Tak więc w każdej piątce będą dwie lub nawet trzy kobiety. To pierwsze wybory od 30 lat niepodległości Ukrainy, kiedy kobiety miały mniej więcej taki sam dostęp do polityki lokalnej, jak i mężczyźni. Ale troszeczkę później zobaczymy, czy właśnie wybiorą w końcu wyborcy tych kobiet na stanowiska w radach lokalnych. Następne pytanie, kiedy właśnie się dowiemy o wynikach wyborów, to w związku z tym muszę powiedzieć, że końcowy termin, czyli deadline, to jest 6 października. Ale czy będą to ostateczne wyniki wyborów, to znaczy, że nie, bo w wielu miastach odbędzie się druga tura wyborów na krzesło burmistrza i często w drugiej turze będzie obecny prezydent miasta i jego rywal. W związku z tym powstaje pytanie, kiedy będzie druga tura wyborów miejscowych na Ukrainie w tym roku i zgodnie z ustawodawstwem musi to nastąpić nie później niż 3 tygodnie po ostatecznym przeliczeniu głosów. Tym samym okazuje się, że druga tura wyborów przewodniczących miast i wiosek powinna odbyć się nie później niż 27 listopada tego roku. Wiadomo jednak również, że dniem głosowania powinna być niedziela, czyli dzień wolny, może to być też tydzień wcześniej, czyli 21 listopada. Powstaje jeszcze jedno pytanie. Czy stał się bardziej zrozumiałym system wyborczy w tym roku w porównaniu z wyborami 5 lat temu w 2015 roku? I odpowiedź będzie taka, że o nie i nawet 3 razy nie, dlatego że listy otwarte z jednej strony ostatecznie zwiększają konkurencję taką wewnątrzpartyjną, a z drugiej stwarzają dodatkowe utrudnienia dla wyborców, a także przestrzeń do manipulacji. W związku z tym powstaje pytanie, czy wyborcy otrzymali wyjaśnienia w tej kwestii. I tutaj chodzi o to, że wyjaśnienia takie dla wyborców były ze wszystkich dostępnych środków komunikacji. Na przykład informacyjna kampania między innymi była przeprowadzona na portalu DIA, gdzie powstał serial edukacyjny pod tytułem Wyborca. Też należy wspomnieć o takim chatbot w sieciach społecznościowych, gdzie była dostępna wszelka niezbędna informacja na temat wyborów lokalnych i twórcą tego bota była Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy. Według mnie, co mogłabym wymienić jako zarówno pozytywną, jak i negatywną cechą
тих виборів локальних у 2020 року, то очевидно можливість зміни адреси виборчого. Належить повідомити, що можна було це зробити до 10 вересня і в речовістості навіть без виходження з дому через інтернет. То великий плюс для тих осіб, які мешкають, наприклад, в дужих містах і не мають замордування офіційного. То теж великий плюс для мігрантів, для переселенців вовнішніх зі Сходу. Але, одночасно, небезпечність в цій квестії полега на тим, що зареєстровані са випадки, коли в одному мешканні мешкають 10 обивателів, і було прецеденція, де навіть 60 осіб мешкало в не дуже локалі. Очевидно, технологія та мала на цілу голосування на одного люб другого кандидата, однак, очевидно, є то, наприклад, такий колізій в українському ставодавстві в цьому року виборчому. В зв'язку з тим, якщо попередня квестія мала як зарубно позитивно, як і негативне скутки, то це вважаємо з колеї за цілковітий негатив, то зовнішня інтервенція загранична. Це дотичить зовнішньої інтервенції загранічної на Повудню і Сході України. Велике і смутне для неї, але, очевидно, мушу повідомити очікуваний такий сукцес сил проросійських. Наприклад, дуже ілость голосу за партія «Опозиційна платформа за життя». Дякую тому, в некоторих містах, наприклад, український Бердянськ на Сході, з'єднали свої сили локальні відділи жіночої партії «Слуга народу» і «Опозиційної платформи за життя», чи вибрати собі партії жіночої і опозиційної. Означа то, według mnie, że wpływający taki elektorat nie widzi różnicy między programami i hasłami jednej i drugiej partii politycznej, bo tak naprawdę nie ma tej takiej wielkiej różnicy. Też muszę powiedzieć, że wzmocniły się też siły prowęgierskie wspierane przez struktury rządowe sąsiedniego państwa. Miało to przejaw w agitacji i nawet w przekupstwie wyborców. W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wręczyło ambasadorowi Węgier na Ukrainę notę protestacyjną. Tak naprawdę uważam to za krok wstecz w stosunkach ukraińsko-węgierskich, o restarcie których ostatnio uroczyście i tak naprawdę radośnie zapowiedzieli ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Węgier, odpowiednio Dmytro Kuleba i Peter Szijjártó. No, niestety. W kontekście trwającej epidemii koronawirusa na całym świecie powstaje ważliwe pytanie, takie skuteczne, jak głosowali osoby, którzy znajdowali się w izolacji lub w szpitalu. I w tym kontekście muszę powiedzieć, że Ukraińcy, którzy zachorowali na COVID-19, mieli możliwość głosowania w domu lub w szpitalu. Do tych wyborców przychodzili członkowie komisji wyborczej w specjalnych środkach ochrony. Jednak należy powiedzieć, że jeśli ktoś miał zamiar głosować z domu, potrzebna była poprzednia odpowiednia rejestracja, nie później wieczora piątku przed niedzielą wyboru i oczywiście na podstawie zaświadczenia od lekarza. W związku z tym, patrząc na wyżej wymienione osobliwości tych wyborów lokalnych w 2020 roku, których jak widzimy jest bardzo dużo, powstaje pytanie, jaka była frekwencja, biorąc pod uwagę te wszystkie cechy. I frekwencja dniu 25 października niestety uniosła tylko około 37% średnio po terytorium całości Ukrainy. Liczba ta jest znacznie niższa niż w poprzednich wyborach samorządowych. Też ciekawa taka rzecz, jeśli popatrzymy na frekwencję, jak się ona zmieniała w wyborach samorządowych, to w 1994 roku była ona 75%, w 1998 prawie 71%. Dalej widzimy, że troszeczkę była niższa, 79%, 77% w 2006 roku, a na przykład 5 lat temu była około 47%. Więc widzimy taką jasną tendencję do zmniejszenia frekwencji na wyborach lokalnych od wyborów do wyborów. I możemy sobie tak przeanalizować i spróbować sprognozować, co będzie za 5 lat, chyba frekwencja będzie jeszcze niższa niż teraz. Jeszcze jedna ciekawa według mnie kwestia
dotyczące wyborów lokalnych, to ile pieniędzy wydali na wybory lokalne w 2020 roku? Prawie 1,3 miliarda hrywien zostało przekierowanych z Funduszu Walki z Koronawirusem. Tym samym zmniejszono subwencje na wybory samorządowe. Jednak mimo wszystko status deputowanego rad lokalnych był dla wielu kandydatów bardzo pożądany. W końcu reforma decentralizacji pozostawiła duży procent podatków i dużych uprawnień właśnie na miejscach w tych radach lokalnych. Niewiele osób naprawdę wśród wyborców myśli dzisiaj o tym, że poseł do rady lokalnej to praca na takiej zasadzie wolontariatu i co ona wiąże, nie wiąże się z otrzymywaniem żadnego wynagrodzenia. Cóż, na razie czekamy na ostateczne wyniki, aby móc sformulować dokładniejsze wnioski i wyartykułować prognozy na kolejne 5 lat.